To jest niewybaczalny błąd i każdy twój rozmówca zerwie z tobą kontakt, przestanie z tobą rozmawiać i nigdy więcej się do ciebie nie odezwie. Masz ciarki na plecach? Witaj serdecznie. Z tej strony Darek z Linado, a dziś angielskie słowo, a właściwie słowa, które czasem sprawiają problemy. W języku polskim pożyczamy komuś, pożyczamy coś od kogoś i w sumie sprawa jest rozwiązana. Wystarczy zapamiętać słowo pożyczać. Plus jakieś dziesiątki końcówek. Ja ci pożyczę, ty mi pożyczysz, my pożyczymy, one pożyczą. Czy możesz mi pożyczyć? Pożycz mi. Wy pożyczacie od nich, oni pożyczają od was i tak dalej. Na szczęście w języku angielskim wystarczy zapamiętać tylko dwa słowa. Zobaczcie, o ile to jest prostsze. Od razu mówię, te słowa będą ci się mieszać podczas rozmów z obcokrajowcami i to jest zupełnie naturalne. Ale jeżeli na pewnym etapie nauki chcesz to sobie poukładać, to dziś pomogę ci to w łatwy sposób zapamiętać. Dwa angielskie słowa, które mówią o pożyczaniu, to borrow i lend. Znajdą się jeszcze inne słowa, ale te moim zdaniem są najpopularniejsze. Natomiast problem pojawia się w momencie, gdy dochodzimy do wniosku, że borrow to jest pożyczać od kogoś, a lend to jest pożyczać komuś. I być może już coś na ten temat wiesz, już coś gdzieś zdarzyło ci się o tym słyszeć, ale mimo wszystko nadal popełniasz z tym błędy. Zrobisz sobie kilka przykładów, może kilkanaście i z czasem to wszystko się poukłada. Tutaj taka mała metoda skojarzeniowa dla ciebie, żeby to łatwiej zapamiętać. Zobacz, słowo borrow, ono brzmi trochę podobnie do słowa brow. Wyobraź sobie takiego rolnika, który mówi taką gwarą i on by nie powiedział brow, tylko on by powiedział właśnie brow. I to borrow jest dość podobne do takiego słowa brow. Więc to się bierze od kogoś, bo borrow, zobacz, też jest podobne do polskiego słowa brać. Borrow, brać, czyli coś od kogoś. Ten główny podmiot w zdaniu, ta główna osoba, to od niej będziemy brać. Natomiast lend, zobacz, lend z końcówką d, to nam się kojarzy, że będziemy komuś dawać coś. Że ta główna osoba w zdaniu będzie coś dawać komuś. Lend, darować. Lend, dawać. I tu kilka charakterystycznych zdań, których najczęściej użyjesz w takich właśnie konfiguracjach. Can I borrow your? Can I borrow? Czyli czy mogę brać, czy mogę pożyczyć. Na przykład your car. Can I borrow your car? Can I borrow your pencil? Can I borrow your whatever you like? To było pytanie, ale też mogę powiedzieć, ty możesz brać, ty możesz pożyczyć coś mojego. You can borrow my car. You can borrow my bicycle. Ty możesz brać, pożyczyć mój rower. Widzisz, ta główna osoba w zdaniu, czyli you, ten podmiot, on może brać. Tak samo tutaj, główna osoba w zdaniu, czyli ja mogę brać. No to teraz jak będzie z tym pożyczać komuś? Can you lend me? Czy możesz mi dać coś, co chcę pożyczyć? Can you lend me your car? I bardzo często to lend jest używane w takim zdaniu. Can you lend me some money? Czy możesz mi pożyczyć trochę pieniędzy? Can you lend me, czy możesz mi podarować, oczywiście pożyczyć, to jest i wyłącznie skojarzenie, some money. I widzisz, ta główna osoba w zdaniu, ona daje. You, czyli ty w tym przypadku zdania, ta osoba daje, pożycza komuś innemu. Ale mogę też powiedzieć, I can lend you some money. I can lend you my bicycle. Mogę ci pożyczyć, czyli d, podarować, pożyczyć, lend, d, podarować, czyli znów główna osoba w zdaniu, I daruję komuś coś, d, daję, czyli pożycza, oczywiście, w tym przypadku. I widzisz, ja staram się to wytłumaczyć być może łopatologicznie, być może prosto. Wiem, że wiele osób docenia takie podejście. Staram się unikać tych wszystkich zawiłości, jakichś nazw gramatycznych. Staram się to uprościć do maksimum, właściwie do minimum. No, staram się, żeby to było proste i przejrzyste. Jeżeli podoba ci się taka metoda, to koniecznie też zapoznaj się z moim kursem gramatycznym. Być może przygotowujesz się do matury, do jakiegoś ważnego egzaminu, to właśnie w taki sposób te najważniejsze zagadnienia gramatyczne staram się przedstawić. Bo wierzę, że umiejąc 20% gramatyki jesteś w stanie w miarę poprawnie brzmieć w 80% sytuacji. A teraz wracając do tego pożyczać. W opisie znajdziesz więcej informacji, a teraz wracając do tego pożyczać. A co się stanie, gdy powiesz coś takiego? I will borrow you my car. No jest to niepoprawne, bo mamy ten podmiot, czyli tą główną osobę i ona chce coś komuś pożyczyć, ale podarować, bo to ta główna osoba w zdaniu, ona daje innej osobie. Więc to jest niepoprawne. Co się wtedy stanie? To jest niewybaczalny błąd i każdy twój rozmówca zerwie z tobą kontakt, przestanie z tobą rozmawiać i nigdy więcej się do ciebie nie odezwie. Masz ciarki na plecach? Oczywiście nic takiego się nie stanie. Wiele razy jeszcze popełnisz tego typu błędy. Jeszcze wiele razy popełnisz gorsze błędy w języku angielskim. I co z tego? Twój rozmówca cię zrozumie.
Wyobraź sobie, że na przykład jakiś obcokrajowiec uczy się polskiego i mówi na przykład: mogę ci wypożyczać mój samochód jutro. Niepoprawne, dziwaczne, prawda? Ale ty rozumiesz, że on ma samochód i chce ci go pożyczyć, użyczyć. A on by powiedział: mogę ci wypożyczać jutro mój samochód. Wtedy mu powiesz: ale wiesz, nie możesz tak mówić, wypożyczać, to chodzi o to, że robisz to regularnie. Musisz mieć wypożyczalnię. Nie, prawdopodobnie nawet nie poprawisz takiej osoby, a jeśli poprawisz, to powiesz, powinieneś powiedzieć: you should say that way. Powinieneś powiedzieć w taki sposób. I taka sama sytuacja będzie z twoim potencjalnym rozmówcą. Dlatego nie przejmuj się, po prostu używaj borrow i lend. Teraz już wiesz, nawet jeżeli cię ktoś poprawi, to powiesz: a faktycznie, ten gość mówił, że lend to jest dawać, bo końcówka D, a borrow to jest brać, kojarzy się z takim brow. Właśnie to jest kluczem nauki języków, że nie musisz tego w 100% umieć, to ci się wszystko z czasem poukłada. I teraz dla nieco bardziej wnikliwych, którzy są poziom wyżej i którzy na przykład znają taki czas jak past simple, oczywiście te czasy też rozwijam w swoim kursie gramatycznym i też mówię o tym w taki sposób, że nawet 6-latek by to zrozumiał. Jeśli wiesz, to w czasie przeszłym, czyli past simple, czasowniki są czasem regularne, czasem nieregularne. I tutaj jeden jest regularny, a drugi jest nieregularny. Ponieważ borrow jest regularny, więc powiemy I borrowed, natomiast lent jest nieregularny i powiemy I lent. W wymowie to się praktycznie nie różni, głównie w pisowni. Co by się stało, gdybyś powiedział czy powiedziała I lended? Na przykład I lended you some money? Pożyczyłem ci jakieś pieniądze? Też by się nic nie stało. Większość osób nawet by nie zwróciło na to uwagi, dlatego nie przejmuj się. Najważniejsze to rozmawiać z ludźmi, szlifować angielski, obcować z nim jak najczęściej to możliwe i wszystko się poukłada. A jeżeli ten materiał ci się podobał, to bardzo fajnie, jeśli dorzucisz jakąś łapkę, jeśli wyślesz go swoim znajomym. Być może oni też są przed maturą, czy przed jakimś ważnym egzaminem angielskiego. Być może wrzucisz to też na jakąś grupę, na której się udzielasz. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Pozdrawiam cię serdecznie, do zobaczenia już niebawem. Cześć!